No problem. To wtedy będzie. Teraz ją to jest bardzo ciekawe, nie to też? Nie mów, że porównacz. Nie mówię. On od tej strony jest, prawda? Źle go schwyciłem. Ugryź pana, ugryź. Cicho. To tu wcześniej, co? Zaraz będzie nasz. Ale jak ja nie lubię kibiców, to ja się zmarzę. Idźcie zobaczyć, czy w tamtą sieć się złapało coś. Godzina, uwaga. Złapał się o 21.10. A jest 4. Nie, to 14. Wcześniej. 21.10. Dobra. Teraz to jest borowiaczek, taki rzadki nietoperz, który jest tutaj takim ciekawym nietoperzem w puszczy, bo dość często występuje. Ale jest naturowy. Jest umieszczony w czerwonej księdze, czyli zagrożony. On jest dość dobrym lotnikiem, bo zobaczcie, ma takie wąskie skrzydła dosyć. Bo to charakteryzuje dobrych lotników, bo niektóre nietoperze mają takie szerokie skrzydła, a ten ma wąskie. O, i lata coś tutaj. O, to nie on, przecież się odzywa. I teraz tak, standardowy pomiar, który robimy, to jest pomiar długości tej kości przedramiennej długiej, czyli 43,9. A jeszcze musimy sprawdzić, co to jest za płeć. Tutaj trzeba sprawdzić, jaka to jest płeć. I tutaj, tu się sprawdza, jeżeli nie ma fiutka, to jest dziewczynka. I jest to dziewczynka. A jeżeli ma taki jak u pół ludzi, ktoś widział, nie wiem, to jest samczyk. To jest dziewczynka. I teraz trzeba sprawdzić, czy jest młoda, czy stara. Proszę mi tu poświecić. Jak ma w pełni skostniałe, to jest stara, a jak jest nieskostniałe, to jest młoda. I to jest młoda. Młoda, czyli ile? Urodzona w tym roku, w czerwcu. Tak, młoda. Tak, tak, miesiąc ma, miesiąc ma. I teraz niestety musimy ją w skrzydełko. A czemu ją do wora? Bo chcę ją zważyć. No fajnie, długie, naprawdę długie skrzydełko. Można wziąć za skrzydełko, proszę bardzo. Prawda, że nie jest obleśne? Niektórzy myślą, że one są takie obślizgłe. No, ale mocne, mocne. Teraz ją zważymy. Ile waży? Ostrzeg przyzwyczaj. Ile? 7. O. Nie, 2. O! O! Poruszamy się w złym kierunku. Strzelamy 10. Poruszamy się w złym kierunku. On ma ponad 10. Ponad. Zaraz zobaczymy. Weźcie, poświećcie tutaj troszkę, kolego. To jest 17,5 minus 3, to jest 14,5. A, to ciężko. 14,5 grama. Dobra, to wszystko. I teraz wypuszczamy go tam, w tamtą stronę.